53. Gocki książę. Rozdział 8. Nie wiem, co bardziej zaskoczyło obu panów, nasz widok, nasze nagłe pojawienie się czy też wyraz naszych twarzy. Wszyscy w skupieniu wypatrywaliśmy, co się teraz może wydarzyć. Czekaj, Horst. Niższy mężczyzna zwrócił się do wyższego. Niech popłyną, to sobie pogadamy. Łódź, którą płynęliśmy. Majestatycznie ciała ciężką powierzchnię wody, a my milczeliśmy. No, na co czekają? Pieklił się mały. Niech już sobie płyną. Ty, Franc, nie gorączkuj się. Horst mówił z charakterystycznym akcentem. Odnosiło się wrażenie, że jego usta poruszały się przy tym jak u ryby wyrzuconej na brzeg. Sam jesteś, Franc. Wołał mniejszy. Jestem Franciszek, a Franc to możesz wołać na swojego psa. Franciszek, nie czekając na nic, znowu zamachnął się wiosłem. Horst przytomnie zablokował cios, ale wiosło Franciszka pękło, a on sam, wykonując obrót, wyleciał za burtę. Zapewne gumowce szybko nabrały wody i zaczęły ciągnąć go ku dnu i błyskawicznie zniknął nam z oczu. Franc. Horst rozpaczliwie walił swoim wiosłem o wodę, jakby chciał podać drąg topielcowi. Błyskawicznie rozebrałem się i skoczyłem do wody. Nim zanurkowałem, usłyszałem drugich chlupot wody, gdy Marpezja uczyniła to samo. Sunęliśmy pod wodą w kierunku wodorostów zalegających nad mulistym dnem. Byłem zdziwiony, że w takim miejscu może być tak głęboko. Oprócz tego, że czułem chłód, dokoła robiło się ciemniej. Na oślep machałem rękoma, próbując uchwycić choćby skrawek ubrania pana Franciszka. Niespodzianie moje palce natrafiły na niego i wtedy wokół mojej dłoni zamknął się żelazny uścisk. Potem tonący z mocą Tytana przyciągnął mnie do siebie i chwycił się mojej szyi. Utonę z nim, przeraziłem się. Próbowałem odruchowo bronić się, lecz moje gwałtowne poruszenie wznieciło tylko nową chmurę mułu i sprowokowało pana Franciszka do silniejszego chwytu. W moich płucach brakowało powietrza, serce waliło mi jak młot. A żelazna obręcz śmierci zaciskała się już wokół moich żeber. Wtedy na pomoc przypłynęła mi marpezja. Chwyciła to pielca od tyłu, pod pachy i pociągnęła ku powierzchni wody. Jak pies wypuszczony z zagrody, wyrwałem się ku powietrzu. Tak bardzo potrzebowałem tlenu, bo już przed oczami migotały mi gwiazdy i czarne dziury. Wreszcie poczułem na twarzy świeży podmuch. Kilka razy złapałem oddech i wtedy obok mnie wynurzyły się głowy Marpezji i pana Franciszka. Podpłynąłem do nich i odebrałem Marpezji topielca, żeby dziewczyna na moment odpoczęła. Wspólnie holowaliśmy go do naszej łodzi. Załoga wciągnęła pana Franciszka do środka i ułożyła na ławeczce. Zaniepokojony Horst przebił do burty łodzi. Z Marpezja robiliśmy masaż serca i jednocześnie sztuczne oddychanie. Aż starszy człowiek odetchnął, kaszlnął i wypluł wodę. Jezusicku, jęknął. Ale umarł i to przez tego diabła wcielonego, pogroził horstowi. Ten uśmiechnął się pod nosem i odpłynął. Odwieźliśmy pana Franciszka na brzeg, przycumowaliśmy jego uci i zrobiliśmy postój. Harcerze przygotowali herbatę, a papuszki zajęły się dystrybucją kanapek. By wkrótce paść pod drzewem i tylko wachlować kapeluszami przed spoconymi twarzami. Dziękuję, panie. Pan Franciszek ściskał mi dłoń. Nazywam się Paweł Daniec, a to jest marpezja. Wskazałem na dziewczynę. Gdyby nie ona, obaj byśmy tam byli szczepieni. Ładnie. Ładna, ale chyba nie nasza. Takie ma dziwne imię. Pan Franciszek bystrym wzrokiem obejrzał marpezję. Nasza. Nasza, Marpezja uśmiechnęła się. Urodziłam się w Mikołajkach. To imię nadał mi Paweł. Ładnie, ładnie, Staruszek kiwał głową. A gdzie Horst? Popłynął heretyk cieszyć się moją śmiercią. Nie odzywałem się, bo przecież pan Franciszek po tym jak odzyskał przytomność, widział Horsta. Miałem nadzieję, że uda mi się zrozumieć, o co poszło obu panom. Panie Franciszku, może pana podwieziemy do domu, łódź na hol weźmiemy. Zaproponowałem. Staruszek przystał na propozycję. Tylko do kuli popłynę, bo tam od kuzyna łódkę pożyczyłem i ten... Horstasz tu za mną przypłynął, opowiadał staruszek. Obaj z pieklic jesteśmy, tam i ładny pensjonat, i cmentarz z wojny blisko, a stamtąd widok na całe bagna. My do pieklic płyniemy, wtrąciła Marpezja. W rdzewie łodzie zostawiamy i dalej na piechotę. A to zapraszam do siebie, bo i jajka mam, i mleko od swojej krowy, i dobre wino. Przy tych ostatnich słowach nachylił się do mnie, bo siedział za moimi plecami. Marpezja stała na rufie, przy sterze, i tylko dobrotliwie się uśmiechała. Horst to teraz pan, bo i pensjonat ma. Swoje wszystko spod szkła i z pola, biadolił pan Franciszek. Teraz to on wielki pan, bo Niemcy do niego jeżdżą, siedzą po dwa-trzy tygodnie, dewizami płacą. Jakby tego było mało, to syna jedynaka chcą mi zabrać. Jak to zabrać? Dziwiłem się. No, wiesz pan, pan Franciszek usiadł mi prawie na karku, Horst córkę ma, ale mówię panu, jakby elfica z pieklickich bagien oczy i włosy czarne jak węgiel. Jak patrzy, to jakby iskry w człowieka uderzały. Wszystkie chłopaki się w niej kochali, ale ten mój baran najbardziej. Ja wiem, o co Horstowi chodzi. O tę zatokę, co ją wspólną mamy. Niemcy nad wodą wieczorami biesiadują, a u mnie to ich chatka prosta, kogucik zapieje, krowa zaryczy, pies zaszczeka, psuje im to sielankę. Horst chciałby mnie starego wyrugować, Całą zatokę zająć i port wybudować. Żaden statek tam nie wpłynie, zauważyła marpezja. Już horst ma swoje układy, zapewniał pan Franciszek. Ten horst to stary mazur. Dopytywałem się O, panie, jaki z niego jest Niemiec. Kiedyś chwalił mi się, że jego dziadek to na cmentarzu w paprotkach leży. To jakiś szczególny cmentarz? Dziwiłem się. A pewnie wojenne Niemcy tam pochowali tych co w wojnie z carskimi w 1914 roku polegli jadka na tych bagnach była że hej no to ja wysiadam pan franciszek wstał i zaczął przechodzić na rufę czemu pan na drodze szczęścia syna staje zapytała kakadu będzie mi jednak z niemką się żenił nie potośmy na niemców i ruskich prali żeby teraz syn Najmłodsze dziecię, u obcych na gospodarce pracował. Reszta dzieci to córki, domyśliła się Ara. Jakoś tak wyszło, widocznie pan Franciszek uważał ten temat za niewygodny. Ostatnie dziecię to mi Bóg przystroił. Chłopak jak dąb, trzydzieści lat i żadna z wioski jeszcze. Go nie muciła. Przy tych słowach wszyscy zachichotali. To zapraszam, rzekł pan Franciszek nim odpłynął. Zbliżaliśmy się do kanału kula i zatoki jeziora Jagodne, którą żeglarze nazywają tak samo. Przed kanałem, po ciężkiej, męczącej przeprawie przez jezioro zatrzymaliśmy się przy polu namiotowym. Zbliżało się południe, pora drugiego śniadania. Męskiej części harcerzy zaproponowałem wyprawę na niemieckie fortyfikacje z pierwszej wojny światowej. Zabraliśmy kanapki, wodę w manierkach i przeszliśmy na drugą. Zachodnią stronę kanału. Tam, zaraz po lewej stronie, zauważyliśmy okopy z ostatniej wojny. Pod kobry i kijanki pobiegli wzdłuż linii w złudnej nadziei odnalezienia jakiegoś porzuconego karabinu, chociażby hełmu lub puszki od maski przeciwgazowej. Zapowiadał pan fortyfikacje z pierwszej wojny, a tu wybitnie druga wojna dziwił się kobra. Na przełomie 1914 i 1915 roku niemieckie władze wojskowe postanowiły ufortyfikować linię wielkich jezior mazurskich, tłumaczyłem chłopcom. Wiecie, że na północ od nas na przesmykach jezior była giżycka twierdza bojen. Tu na kanale zostawione okopy i schron, w Mikołajkach przy mostach zobaczycie blokhausy, podobnie wrócianem. Jeszcze przed II wojną światową. Gdy powstawały plany rozbudowy umocnień wokół jezior, wysunięto linie obrony o 2-3 kilometry przed fortyfikacje pierwszowojenne, tworząc z nich doskonałe zaplecze, kolejną redutę obrony. — Gdzie ten bunkier? — pytali harcerze zdyszani po buszowaniu w nadbrzeżnym lesie. — Powinien być sto metrów od kanału. — Odparłem. — To pan go nigdy nie widział? — dziwił się Kijanka. — Nie. — To skąd pan wie? Gdzie powinien być? Po pierwsze, Niemcy kierowali się pewnymi kanonami fortyfikacji. Biorąc pod uwagę analogię z fortyfikacji leśnych w Puszczy Piskiej, linia zapór i okopów powinna znajdować się 100 metrów od Blockhausu. Schrony bierne piechoty również budowano w takiej odległości. Po drugie, studiowałem mapę i zauważyłem, że około 100 metrów od kanału jest najwęższe miejsce cypla. Harcerze krokami odmierzali 100 metrów, idąc po asfaltowej drodze prowadzącej do Bogaczewa. 150. Zawołali po zrobieniu tyluż kroków, które w przybliżeniu odpowiadały 100 metrom. Teraz w las, rozkazał kijanka. Chłopcy wbiegli w krzaki, i zaraz usłyszałem ich okrzyki radości. Najpierw natknęliśmy się na wysokie wały, pomiędzy którymi były drogi komunikacyjne. Na wałach. Po stronie zachodniej były półki, na których mieli zapewne stawać obrońcy w momencie oddawania strzału. W jednym z wałów odkryliśmy kompletnie zniszczony betonowy obiekt. Nie byłem w stanie ocenić, jak wyglądał, bo jedyny cały fragment obiektu zachowany do dziś to zasypana ceglana studienka z trzema metalowymi stopniami wmurowanymi w ścianę. Chłopcy jeszcze węszyli po krzakach. Obok nas przebiegła także sarna spłoszona nagłym pojawieniem się ludzi. Zadowoleni wróciliśmy do łodzi, gdzie pozostawiona sama sobie damska część załogi wzbudzała sensację wśród żeglarzy, którzy chyba gotowi byli opuścić swe dotychczasowe towarzystwo dla jednego tylko uśmiechu Marpezji. Gdy wsiadaliśmy na pokład, słyszałem złośliwe docinki zazdrośników. Teraz mogliśmy już niespiesznie płynąć do rydzewa. Tam zatrzymaliśmy się w gospodzie pod Czarnym Łabędziem, gdzie czekała na nas załoga Izek Psusa III. Piotr przygotował nasz kajak do drogi. Szybko zjedliśmy obiad i popłynęliśmy do koła, do pieklic. Reszta miała zabrać tylko plecaki z wodą i prowiant. Bagaże przewiózł wynajęty w Rydzewie traktor z przyczepą. Łodzie zostały w porcie koło gospody. Po drodze opowiadałem Piotrowi o naszych przygodach. Przyjaciel żałował, że nie było go z nami, bo wódz Galindów narzucił ostre tempo wiosłowania i galernicy, jak sami siebie nazwali, nie mieli czasu na podziwianie okolic. Leniwie, mając czas do wieczora, płynęliśmy do pieklic. Najpierw ominęliśmy Marcinową Wolę, potem Cypel wpłynęliśmy do zatoki, do której z bagien wpadała piekliczka. Zaraz na prawym brzegu zauważyliśmy gospodarstwo a 200 metrów od niego nowoczesny pensjonat, gdzie właśnie ukończono budowę obozowiska harcerzy i papużek. Dołączyliśmy do wszystkich, stawiając nasze namioty obok pozostałych. Galindowie zamieszkali w klimatyzowanych, wyposażonych w telewizory, przestronnych apartamentach. Izek Psłus III zaprosił nas wszystkich na kolację, czyli prosie zrożna rozpalonego niedaleko obozowiska. Postanowiliśmy z Piotrem ten ostatni raz skorzystać z nadmierniej naszym zdaniem gościnności Galinda. Przedtem poszliśmy do pensjonatu, by umyć ręce. Ledwie przekroczyliśmy próg okazałego domostwa pokrytego czerwonym klinkierem imitującym cegły, uderzyłem w plecy przyjaciela, który gwałtownie zatrzymał się. Wyjrzałem z za niego. Podłogę w holu myła piękna dziewczyna o kruczoczarnych włosach. Miała wspaniały brzoskwiniowy odcień skóry, efekt częstego przebywania na słońcu i wietrze z nadmazurskich jezior. Spod długiej, czarnej, na czas pracy podwiniętej sukienki wyglądały zgrabne nogi. Była ubrana w białą koszulę, rozpiętą pod szyją, i biel wspaniale kontrastowała z kolorem skóry dziewczyny. Gdy podniosła na nas wzrok, uśmiechnęła się widząc nasze spojrzenia. Jej oczy rzeczywiście były jak dwa węgle, a jej spojrzenie potrafiłoby zelektryzować każdego mężczyznę. Łazienka jest tam, wskazała nam drogę, domyślając się celu naszego najścia. Chwilę potem, gdy schodziliśmy nad jezioro, Piotr głęboko westchnął. I nasz Franc nie chce takiej synowej? Dziwił się. Szkoda takiej dziewczyny przyznałem. Ty się w rajby nie baw, ostrzegał mnie przyjaciel. Wróciliśmy do towarzystwa. Tam właśnie rozgorzał spór o to, czy Mazury powinny pozostać wielką strefą ciszy. Hałas może zabić wszystko co najcenniejsze na Mazurach, argumentowała Kakadu. Cisi żeglarze i kajakarze nie dadzą takich pieniędzy z turystyki jak masowy turysta, a ten lubi potańczyć i popływać szybką motorówką, spokojnie tłumaczył Arek. Proszę pani, ekolodzy nie mają pieniędzy. Zauważyłem, że Izek Psus i Marpezja w skupieniu przysłuchiwali się wymianie zdań. Z jednej strony, papuszki wspierane idealistycznymi poglądami i harcerzy występowały za pozostawieniem jezior jako kolebki turystyki kwalifikowanej. Z drugiej, pies tłumaczyli, że tak się nie da zarobić pieniędzy, a bez nich nie będzie chociażby oczyszczalni ścieków, ekologicznie czystych przystani. Sanitariatów w miejsce nieczystości czających się za każdym krzaczkiem. Nie odzywałem się zajęty jedzeniem. Paweł, a jakie jest twoje zdanie? Zapytała mnie Marpezja. Popiłem soku i rozejrzałem się po towarzystwie. Tylko Marpezja i jej tata patrzyli na mnie z życzliwym oczekiwaniem. Reszta spodziewała się, że opowiem się po jednej ze stron, a więc wzmocnię stronę przeciwną. Prawdą jest. Że pieniądze potrzebne są, by uchronić Mazury, zacząłem, co jupie przyjęli z zadowoleniem, a papuszki odruchowo zacisnęły dłonie na widelcach, które trzymały. Z drugiej jednak strony, czy ktokolwiek z Was zamieniłby kajakowy spływ krutynią na jednodniowy rejs z motorówką? Po wyprawie łodziami galindów czuliście zmęczenie, ale czy u celu nie poczuliście satysfakcji, że podołaliście? Paweł, z całym szacunkiem. Ale to skansen, wtrącił się Arek. Ile razy przez ten czas zadzwonił do ciebie telefon komórkowy? Wszystkie zabrał Izek Psus. Tłumaczył się Arek. Czy przez czas Twojego urlopu Twoja firma upadła? Nie, ale ktoś mógł zająć jego miejsce, odezwała się Ilona. Ile w takim razie warta jest Wasza praca, skoro tak łatwo można zastępować ludzi? Zagrzmiał tubalny głos Izek Psusa. Ile znaczycie dla swoich szefów, skoro w dwa tygodnie potrafią na wasze miejsce wstawić kogoś innego? Czy naprawdę nie znajdziecie innej pracy, przecież do tej pory mieliście talent, pomysły. Przywiązujecie się nie tylko do swoich rzeczy, ale nawet do miejsca, w którym siedzicie? Kiedyś ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia i byli szczęśliwi. Wodzu, nie każesz nam chyba cofać się do epoki kamienia łupanego? Oburzała się Ilona. Postępu nie da się zatrzymać, zapewniał Arek. I tak wam nie damy zniszczyć jezior, krzyknęła Kakadu. Obawiam się, że prawda jest o wiele smutniejsza, niż nam wszystkim się tutaj wydaje, Piotr zabrał głos. Arek ma rację, że postępu nie zatrzymamy i wkrótce tych jezior nie poznamy. Nie zjemy tu takiej pieczeni, nikt nie poda nam pęta kiełbasy domowej roboty. Będziemy to opowiadać naszym dzieciom, które nie będą wierzyć, podobnie jak my naszym rodzicom i dziadkom, którzy w czasie rejsu wodę do picia brali prosto z Bełdan. Wiele zależy od naszych młodych przyjaciół, tu wskazał na harcerzy i od Was, dysponentów potęgi pieniądza. Od Waszego szacunku dla tych miejsc, historii, piękna naturalnego krajobrazu zależy przyszłość Mazur. Zapadła cisza, gdy wszyscy trawili słowa Piotra. Zapewne harcerze wciąż wierzyli w urodę traperskich przygód, jubie z pewnie myślami byli już w centrach finansowych Warszawy, a papuszki? Zapewne na okres urlopu przywdziewały znaki turystek, ekologów, by na czas reszty roku zamieniać się w nauczycielki czy kimkolwiek były. Pewnie pracowały poświęcając część czasu na plotki, pogaduszki. Potem szły po zakupy i wreszcie lądowały z nosem w ekranie telewizora, dobrze, jeśli czytały gazety lub książki. Izek psu stkwił w swym szaleństwie szamańskich obrzędów przeniesionych we współczesność próbując na swój sposób ratować czas, który uciekał. Nie wiedziałem, jaką przyszłość wybierze Marpezja. Dołączyli do nas Horst z córką. Dziewczyna miała na imię Krysia. Zauważyłem... Że często tęsknym wzrokiem patrzyła w kierunku słabych świateł w oknach chałupy pana Franciszka. Gospodarz wyjął harmonię. Zaczął grać i śpiewać mazurską piosenkę ludową. Modre ocki mamy, na się spoglądamy, co komu do tego, ze my się kochamy. Mur pośród zieleni, a w dolinie kościół. By cię dziewczę zdobyć, sto dni będę pościł. Ach, jechać chcę do niej, ale nie mam konia. Gdybym wołem jechał, pękłaby ze śmiechu. Kochałem cię, dziewczę. Znać cię teraz nie chcę. Z całej siły właśnie, niech cię piorun trzaśnie. Z Piotrem odeszliśmy od ogniska, by trochę odetchnąć. Poszliśmy ścieżką wzdłuż brzegu, odruchowo kierując się w stronę zabudowań gospodarstwa pana Franciszka. Gdy doszliśmy do krzaków, za którymi był pargan, z pomiędzy gałęzi ktoś cicho gwizdnął. Panowie letnicy, usłyszeliśmy szept. W mroku błysnęły białka oczu. Dajcie to córce Horsta. Nieznajomy wcisnął mi w dłoń zwitek papieru. Pan jest narzeczonym Krysi. Upewniał się Piotr. Tak. Może porozmawiamy. Zaproponował przyjaciel. Z krzaków wyszedł mężczyzna, który pasował do opisu pana Franciszka. Romek przedstawił się podając nam kolejno dłoń. Usiedliśmy we trzech nad brzegiem jeziora. Romek zapalił papierosa i dym smętnie unosił się nad wodami jeziora. O co poszło pomiędzy panem Franciszkiem i Horstem? Dopytywał się Piotr. O historię, smutno mruknął Romek. Moja rodzina z zabuga, repatrianci z pierwszej fali, część naszych została na Litwie, licząc. Że pod rządami Rosjan będzie dobrze, ale potem wyjeżdżali do Polski w latach pięćdziesiątych. Ojciec był tu jako jeden z pierwszych, jeszcze w 1945 roku i od razu za sąsiada miał horsta. Z nimi jest tak, że raz się przyjaźnią, raz kłócą. Licho wie, o co im naprawdę chodzi. Czemu twój tata nie zgadza się na ślub? Boli go, że horst taki bogaty. Niemieckie wycieczki do niego przyjeżdżają. Nagle coś świsnęło nad naszymi głowami. Romek jęknął rzet bólu, gdy otrzymał niespodziany cios batem po plecach. Co? Krzyczał pan Franciszek. Rodzonego ojca obgadujesz. Z obcymi spiskujesz. Pociągnąłem Piotra za rękę i umknęliśmy, ale przyjaciel i tak dostał w łydkę i biegł kulejąc. Ukryliśmy się w małym zagajniku świerków i odczekaliśmy. Aż pan Franciszek pogoni syna do domu. Potem wróciliśmy do pensjonatu. Zabawa przy ognisku już się skończyła, więc tylko kucharza zapytaliśmy: Gdzie jest Krysia? Wskazał nam, który zajmuje pokój, i widząc, że w środku jest ciemno, tylko dyskretnie wsunęliśmy liścik w szparę pod drzwi.